W dalszym ciągu przyglądamy się apelom, które Bóg wygłasza, wzywając wszystkich ludzi i Ciebie. Ciebie i wszystkich ludzi. Dziś między innymi o tym jest rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem, słowo daje. Dziś w wersji espresso jednowątkowo, krótko i na temat. Przyglądamy się dalej temu wezwaniu, które Bóg kieruje do wszystkich ludzi i do Ciebie i do wszystkich. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 17, gdzie Bóg, nie zważając na czasy niewiedzy, na czasy nieświadomości, wzywa teraz w każdym miejscu wszystkich ludzi, by się nawracali. Tak czytamy w Biblii, w tłumaczeniu pierwszego kościoła. Wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, by się nawracali. O tym mówiliśmy szczegółowo w poprzednim odcinku. Ale dlaczego? Dlatego, że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądził świat. Przez człowieka, którego ustanowił, dając wszystkim porękę przez wskrzeszenie go z martwych. Werset 31. Czyli świat czeka sąd. Każdy człowiek zostanie przyłożony, no właśnie, do Chrystusa. Każdy człowiek będzie musiał porównać się z Chrystusem, jakoś do Niego się ustosunkować, dlatego że Bóg uwiarygodnił Chrystusa. Ustanowił Go, dając wszystkim pewność przez to, że Jezus zmartwychwstał. I to jest bardzo ważny wątek tego apelu. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako ten element wieńczący motyw Jego zbawczej męki i śmierci. Zmartwychwstanie. Zwycięski Król, zwycięski Bóg wychodzi z grobu i żyje dziś. Jest. Jest dostępny, jest przystępny, jest Bogiem działającym. Paweł w innym miejscu pisze, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to nasza wiara byłaby próżna, byłaby pusta, daremna. Ale Chrystus zmartwychwstał i Paweł odwołuje się do tego, jak ważne jest to, że Chrystus przeszedł mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To jest fakt, którego nie można pominąć. I Bóg przypomina to ustami Pawła, przypomina to wszystkim ludziom, wzywając teraz każdego człowieka do nawrócenia, czyli do zmiany myślenia. To, że Chrystus zmartwychwstał, jest ogromnym, wspaniałym dowodem tego, jak wyglądał Boży plan, jak został zrealizowany właśnie w osobie Jezusa Chrystusa. I nie wiem, jak Ty do tego podchodzisz. Może w sposób naturalny, może po prostu przyjąłeś to z wiarą i jakby nie zagłębiasz się w temat. W trakcie kursu Alfa, w trakcie którego często mam okazję mówić konferencje, wykłady, przyglądamy się tematowi zmartwychwstania. Jest tam odwołanie między innymi do książki Josha McDowella, Dowody zmartwychwstania, gdzie patrzymy na to pod takim kątem fizycznym, naukowym. Czy Jezus, który przeszedł wykonane przez rzymskich żołnierzy biczowanie, przeszedł okrutną drogę krzyżową i potem umarł na krzyżu, jest ta teoria omdlenia, tak? Czy on po takim cierpieniu ocknął się w grobie, odepchnął tonowy czy dwutonowy kamień i wyszedł sobie pod osłoną nocy, odganiając strażników? Wątpliwe. Niewiarygodne. To jest niewiarygodne. Teoria wykradzenia ciała? To, że uczniowie odgonili rzymskich strażników i wykradli ciało? I Imperium Rzymskie nie zdołało go znaleźć? Wiele innych prób obalenia faktu zmartwychwstania. Dlatego, że dowody, poza dowodem, o którym mówi Pismo, odwołując się do świadków, nawet takie dowody właśnie analizy historycznej, technicznej, fizycznej są bardzo ciekawe i jeszcze bardziej uwiarygadniają kwestię zmartwychwstania. Bo to, że Jezus żyje, zmienia wszystko. Dlatego, że od czasu zmartwychwstania ludzie doświadczają Jego obecności, ludzie doświadczają Jego działania. Nie dlatego, że sobie to wmówili, ale dlatego, że On żyje i pozwala się spotkać. Więc cudowne jest, że Bóg słowami Pawła przypomina nam o tym i mówi o człowieku, przez którego świat będzie sądzony sprawiedliwie.
bo Jezus, Bóg, stał się człowiekiem i przyszedł na świat dla Twojego i mojego zbawienia, aby wyrwać nas ze śmierci, z grzechu, z przekleństwa, z choroby, z ubóstwa, abyśmy doświadczali Bożej obecności, Bożego prowadzenia nawet w trudnym czasie, nawet w czasie ciemnej doliny. On to obiecuje. Jezus Chrystus żyje. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Zatrzymaj się dzisiaj nad tym. Pomyśl, co to znaczy dla Ciebie. I zwróć się do Niego w prostych słowach modlitwy, czyli rozmowy z Nim, czyli czasu, kiedy Ty mówisz do Boga, a Bóg mówi do Ciebie, robiąc coś w Tobie. Pomóż nam, Duchu Święty, żeby tak właśnie się stało. Tyle na dziś. Frajda życia z Bogiem. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz, polubienie lub udostępnij je, niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem. A my widzimy się przy kolejnej okazji.